Witam wszystkich bardzo serdecznie i pójdę w następnym odcinku Scott Goes Fishing, czyli Scotta, który łowi ryby. I raczej obecnie, ostatnim odcinku, jaki będzie. No chyba, że jakimś cudem Josie się nie pojawi, co jest niemożliwe, bo miesiąc minął, więc musi już być. Dlatego sprawdzimy, czy zaraz będzie. Ale katalog mamy na fulla: small, medium, large, huge. Mamy wszystko na fulla, 100%. W pierwszym odcinku planujemy zdobyć 100 milionów i w końcu zrobić nasz główny cel, czyli zarobienie 100 milionów. I ostatnia rzecz, która nam zostanie, to jest spotkanie Josiego. Jeżeli Josiego się nie uda spotkać w tym odcinku, to będzie jeszcze jeden odcinek Scott Goes Fishing i potem robimy przerwę, dopóki nie wyjdzie update. Ale update ma wyjść w niedzielę. Niedzielę ma update. W lutym ma wyjść update, w lutym. To rzeczywiście jest z tego, co ktoś mówił. Jak będzie, to nie wiem. Jak będzie naprawdę, to nie wiem. Chodzi mi znaleźć Josiego. Balbo sobie kupiłem na 30 minut, wiecie, spoko. Niby ma być gdzieś w lutym, a luty jest już niedługo. Pół miesiąca jest niby luty. Nie wiadomo, kiedy w lutym, może być w środku lutego, pod koniec lutego, no nie wiadomo. Ale nie będzie w lutym, jeżeli osoba, co to pisała, nikoma, to nie ma być wtedy. Dlatego, że nie sprawdzałem. Ale po tym odcinku chyba aż ciekawości pójdę i sobie sprawdzę. Ale jeżeli będzie w lutym, to spoko. To niedługo kiedyś się wróci, za jakiś miesiąc lub pół. Zdążymy przez to pograć sobie jakieś inne fajne gier. Zobaczmy, czy ta Josie stwierdziła, że ej, może jednak przyjdę po miesiącu do ciebie, nie? Tak, nie wiem, pogadać chwilę, bo dawno nie gadaliśmy. O, smok jest, o kurde. Żebym go zrobił, w ogóle dwa stalkery pójdą za smokiem, to jest w ogóle ciekawe. Dwa stalkery sobie pójdą za smokiem. No ale smok jest, ale czego nie ma? No, Josiego nie ma, Josie nie ma. Jak go nie było, tak go nie ma, no i co zrobić z tym? No i chyba nic nie da zrobić. Josie stwierdził chyba, że się nie pojawi w naszej grze. Ja chyba będę musiał zrobić tak, że na jakimś live po prostu założę nowego save'a. Czyli nie mogę tak to pokazać. Nie, muszę być na starcie gry, żeby to pokazać. Zobacz, to trudno. Zbierzmy w ogóle sobie jakąś średnią rybę, bo to jest strasznie te honejowe blisko pływają. To jest naprawdę mega dobra okazja, żeby te honejowe zapać, a one nie są tanie. Tylko jakby ta ryba z chęcią do mnie przyleciała, nie uciekała ode mnie. No nie wierzę w to, co jest. Chodźcie do honejowe, chodźcie. Chodźcie do mnie. Ja wiem, że chcecie, więc się spoko, bardzo was lubię. O, co ty pijany? O, chodź, chodź. A co takie wolne się zrobiło? Dobra, no to ja biorę honejowego. Już mam 240 tysięcy za darmo. I to pasuje, chodź ty. I może jakiegoś drugiego honejowego byśmy zgarnęli, bo by nawet spoko. Wydaje mi się, że dość dobrze zacząłem ciągnąć to w dobrym momencie, dlatego nie mógł w stanie dogonić. Oj, jak tak w dobrym momencie to pociągnę, to właśnie powinien za mną być i potem móc. Ajajaj, dobra, no ale złapę już go moment, że warto, jak go chcę mieć. Łapę z honejowego. Cały czas patrzę tym Josim, czy może gdzieś go tu nie ma? O, chyba zapiłem go do końca. O, to jest easy honejowe dwa, dobra, to mi pasuje. Mamy 480 tysięcy. Dobra, to chodzi może złapmy na starcie gry te takie fajne ryby i potem smoka zapiemy. Nie może soda fisza. Będziemy mieć 100 milionów bez problemu. Totalnie bez żadnych problemów. Będziemy mieć 100 milionów, nie? Totalnie bez żadnego problemu. Czapki mamy wszystkie, więc nie musimy szukać czapek. No, żeby zobaczyć, co chcemy, muszę mieć średnią to, średniego baita, dlatego weźmy tego baita sobie. Światełko mamy, więc spoko. Nie wiem, może to coś się pojawi jeszcze teraz w tym odcinku. Może się pojawi, mam nadzieję. No jak nie, to po prostu zrobię live'a. O, weźmy bomb taka na wszelki. Zrobię po prostu live'a, założymy nowego save'a i po prostu na szybko dorobimy jakieś większe pieniędzy. Jako, że mam doświadczenie, jestem już zarąbisty w tą grę i w ogóle wszystko. To nie powinno być problem, żeby szybko to osiągnąć. No i szybko bijemy ten 45 level i... Oj! No właśnie, no właśnie. Im pomówił byciu dobrym i teraz takie coś się dzieje. No to kurde, nieźle, no to nieźle. Dobra, jest jakaś średnia ryba, która chciałaby może się przyłączyć do mnie tak na chwilę? Wy wiem, że bardzo byście chcieli. Co z... Jakaś ryba mi w ogóle weszła na tego na bejta. Dobra, może ty płasz blisko, kim ty jesteś? Kim ty jesteś? Polak mały. Jaki znak twój? Wędka. No chaleć co średnie ryby, no. Weź podejść ktoś tutaj do mnie. Jest jakiś gruba, schodź do gruba. O, chodź, jest tu. To się bije ze mną, chodź do góry po prostu. Pozwólcie jako bait na drogą rybę. Powinien się cieszyć, powinien być dumny. Będziesz baitem na drogą rybę. Co jest na to? No i zobaczcie, jakiś szczęśliwy. Już zaraz szczęśliwy. Powiedziałem mu, że jest bait na drogą grubą rybę, jeszcze nie doła. Teraz trzeba buchnąć, trzeba uważać na to bombfisze. Czy bombfisze? No bombatę chyba. Już wybuchnę wszystko na wszelki. I jest git. Wiem, że mógł sobie na przykład zrobić noc i w nocy było łatwiej zapaść te ryby tutaj. No ale poradzimy sobie z tego. No tak jak mówiłem. To jest strasznie łatwe do opania. To jest naprawdę strasznie łatwe do opania. One nawet w ogóle się nie starają nic. A, i są mega drogie. Naprawdę, jak macie czapkę, żeby zejść tu niżej, to jest najlepszy zysk, jaki można mieć. Po prostu jeden z najlepszych chyba na starcie gry, jaki można mieć zysków, nie? Bo te Tiger Sharki, te rekiny, inne, te to takie useless ryby strasznie, które dużo walczą i ten, dają mało pieniążków. To takie, nie wiem, ceny powinny trochę zwiększyć ceny, mi się wydaje, tych ryb. No, bo one są tak jakby jedno i raz na mapę, a te są trzy na mapę i są tak drogie. Wydaje mi się, że tamte powinny mieć zwiększone zdecydowanie zyski trochę, czy coś takiego, mi się wydaje, bo no to tak dziwnie trochę, dobra. Weźmy go, tak, gdzie, bo na wszelkie dwie bomby i złapię jeszcze te dwie, które tam są. To są większe pieniądze niż za honejowe w ogóle, to jest śmieszne, nie? Większe pieniądze za honejowe. Ale 100 milionów w tym odcinku mamy gwarantowany, tak bez żadnych problemów, przebijemy jeszcze to dość mocno. Zapomniałem, że trzeba buchnąć bomby, ale ja tych bombatów nienawidzę, naprawdę, ja tych bombatów nienawidzę. Tak się zastanawiam, czy może, nie wiem, czy Kiewszarka by tak nie złapać, bo tutaj mógłbym tylko Kiewszarka złapać niby. No chodź, dobra, chodź ty, bo potrzebuję baita. Podejdziesz, czy byś specjalnie uciekał ode mnie? Nie, nie wierzę w to, naprawdę. Specjalnie ucieka to ode mnie, chyba. W dół. O, tak.
teraz nagle sobie przyleciał do mnie. A ciebie buchnę, bo ty byś jeszcze tego skakał tutaj, nie wiem po co. No mógł niby spróbować okej szarkę, nie? Chyba tu buchnę już o to. To by było buchnięte. No ale to później spróbujemy może, to później. No jakby taki bombat był teraz na mnie skoczył, no ale bomb nie mam. Zbierzmy po prostu na razie ryby. To jest nasz główny cel, zebrać te ryby tutaj. No już ta ryba jest pierwsza, a nie tamta. Szczerze, żeby utrudnić te pieniądze, które tu są, mogliby zrobić, żeby te ryby takie broniły tę rybę. Ale one w ogóle jej nie bronią. A gdyby je właśnie broniły, no to byłoby takie już, no, trudno zrobienia w miarę, bo trzeba by albo jakoś puchnąć, co byłoby średnio możliwe, albo po kolei łowić, nie? No to było już dużo więcej roboty. Wtedy mniej więcej można było zbalansować, tego szarka zwykłego i tego Tiger Sharka. No, nie zrobili tak. A ja po prostu zwiększył cenę tamtych ryb. Tych Tiger Sharka i zwykłego szarka. Po prostu zwiększył cenę, bo trochę tak tanio. Ale nie, no. Jak jest, tak, tak jest. Trudno. Jak ktoś zna sposoby i wie o jakichś unikatowych rybach, które żyją do głęboko, jak na przykład ja, no to se może nie korzystać z tej wiedzy. A jak ktoś nie wie, no to będzie łowił Sharka i będzie zarabiał 60 tysięcy z niego. No, to są takie malutkie pieniążki już w sumie. No, a tym razem bez bomby. Oby mi nic nie zjadł bejta. Mam nadzieję, że nic mi bejta nie zje. Jest sporo tych dużych ryb. Ale nie zjadł im bejta, więc dobra. Mogę oczywiście zawsze pójść z nami. Ale to jest nasz ostatni rzut tutaj, bo to jest ostatnia tam, ta ryba. Gdyby co możemy to zrobić, to jeszcze najwyżej w szarka zapać, ale to mnie ten kejszak był warty. A nie, kejszak chyba kosztował dużo z tego co pamiętam, no. On nie był taki najtańszy z tego co pamiętam. To dobrze. No chodź ty. Gdzie ty idziesz? Co ty tak dziwnie pływasz w ogóle? Zbijesz się o tych tych. O, chodź, dobra. No i mamy go. Nie, mał tam cały czas połyka te świecące ryby, a te świecące ryby w ogóle z nasy przylatują do niego. I on połyka następne, przylatują następne. Połyka następne, przylatują następne i tak cały czas. To jest śmieszne. Chodź tutaj. Potrzebujemy ci dla pieniędzy. A może ta ryba taka droga, bo smaczna jest. Jak kiedyś widziałem filmik, jak ludzie taką wielką rybę głębinową złapali. To ona jakaś tam specjalna taka była i w ogóle. No i się bałem, że Tiger Shark mógł zje mi tą rybę czy coś, no ale ona jest zbyt duża, dobra. A mam pieniędzy na statku, ile mam pieniędzy teraz? Ja pitoli 1 600 000 mamy za takie proste ryby zwyczajne, dobra. To teraz co, chcemy bawić się w tego? No ja mógłbym niby spróbować, nie? Mógłbym nie spróbować Cave Sharka, dobra, spróbujmy, czemu nie? Może się uda, mam nadzieję, że się uda. Bo złowiłbym go 100%, tylko wiadomo, musiałaby ten bombat zadziałać dobrze. Bo jak bombat jakiś tu przyleci do mnie, to będzie dobrze. Chodźcie za mną. No, polec w dół, na przykład tutaj. O, bombat leci. O, dobra, mamy to. No i panowie i panie, robimy próbę Cave Sharka. Robimy próbę Cave Sharka. To jest Mr. Cave Shark. Chodź tu, panie Cave Shark. Panie Cave Shark, proszę, tylko proszę nie być aż tak agresywny, ponieważ ja bym chciał cię w miarę dobrze wyciągnąć. O, jak chcesz, to możesz iść w tą stronę. Mi to nie przeszkadza, ale do góry, bardziej do góry, panie Cave. No ale że on tak zrobił. No nie, no Cave Shark, no tak się nie robi przecież. To jest tak nie można. Czemu to zrobiłeś? Ja nie mam za bardzo jak odczepić tego. Co to robi? A to jest wolny ten. No, buchnę się kilka razy, masz. Teraz pytanie, czy on tam wróci w ogóle, czy on tam będzie. No mogę spróbować zrobić jeszcze jedną próbę, nie? Zobaczyć, czy on tam będzie. No, zrobię jeszcze jedną próbę. No, niefortunnie poleciał się do góry, niefortunnie. Myślałem, że nie będą się marnować tej bomby. No dobra, no jest trudno. Chwila, nie tak, spokojnie ryby, nie jedźcie tego proszę. Ja tych bomb potrzebuję na kiewszarkę. Dużo tych ryb to jest, Rasie. Okej, okay. No mieliśmy większość ten trudniejszy, więc jest dobrze. Moga się to pływa. No będzie jakiś bombat jeszcze jeden może? Jakiś taki przyjaciel. No jest bombat, ale. Okej, okay, ominął nas, to dobrze. Będzie jeszcze jakiś bombat. Co tu robił Caveshark? What the? What? Czy to robił Caveshark? No to nie łowimy Caveshark'a w takim. Ale co to robił Caveshark? Ja myślałem, że on popłynie sobie w ogóle ten. Myślałem, że spłynie do swojego siedziby, a on to tu siedział. Dobra, trudno, nie wiem co się stało. A ty Tiger Shark, co to chcesz w ogóle? Nie wiem. Ja się natłowić nie chcę, bo to tani jest, chcesz już leci łowić. Za milion ryb, które są droższe. No ale znam rybę, która jest taka malutka, jest droższa od ciebie. To jest w ogóle śmieszne. Mógłbym Krystofisza zrobić, ale to Krystofisza może na końcu odcinka zrobić. Jeszcze nie teraz może. Dobra, Josie, jesteś tutaj? Ej, no please, Josie, weź się pojaw. No, ja nie wiem, co jest z tobą nie tak. Ta ryba jakaś naprawdę chora na głowę jest. Dobra, złapmy sobie Dragonfisha. No, nie jest jakiś super drogi, tak? Ale do Dragonfish to Dragonfish. Dragonfish jest spoko. Kurde, tą smok sobie lata. Dobra, zaraz tego smoka wywołuj mi. Dobra, chodź Dragonfish tutaj. O, tak. I da, mamy Dragonfisha. Dziękuję. Teraz fajnie byłoby wziąć tego Hammerheada, bo czemu nie? No, to coś kosztuje. Weźmy sobie Hammerhead. W ogóle niedługo sobie tyle wybijamy. Nie wiem, czy zdążymy go wbić, najwyżej przez ten update na pewno wbijemy. Hammerhead potrzebuje, z tego co pamiętam, tego. Dobra, weźmy to. Hammerhead, chodź. No i pojęko tych ryb, one są słabe. O, okej, okay, nieważne. Przynajmniej się pozbyłem tej ryby, tak? Przynajmniej się jej pozbyłem. Zawsze coś, chyba. Chodź ty i chodź na dół. Dawaj, Hammerhead. Wierzę w ciebie, dasz radę. Zobaczysz bejta, zobaczysz, popłynie za mną, będzie dobrze. Nie, ale nie ten gruba, czym ten gruba. O nie! Chyba zrobię tak. I wezmę bombę. O, buchnę te dwa naraz, okej. Ej, gdzie jest Hammerhead? O, tutaj jest, kurde, przez chwilę tak jakby, nie wiem. Myślałem, że odpłynął i zniknie już na zawsze. Dobra, aha, a przecież tak se... Tak se stanął i tak, no dobra, weźmy jednak. Jednak mnie zależy. Jednak mnie zależy. Możesz sobie wziąć.
Gdzie był to bo? No to bo widziałem, że było koło nas, tylko gdzieś się znikło. A podpowiada nas ta fajna rybka, weźmy ją, bo ona jest droga. Jedną możemy wziąć, jedna jest bardzo fajna. 80 tysięcy, egzotik, wariety. O, bo widzę, chodźmy po bo jest dużo warte, bo jest fajne. Bo ja lubię bo jest takie fajne. W ogóle nagrałem sobie taką fajną gierkę o pająkach. Jak wam się podoba? Mi się zawsze spodobała, fajna jest. I jeszcze, tak jakby nagrałem kiedyś właśnie po nagraniu tej gry, dlatego jeszcze nie znam waszej opinii na temat tej gry, ale my się napisać, bo mnie ciekawi, bo gra jest naprawdę fajna, naprawdę fajna. Jak nie oglądaliście, to zobaczcie. Jest zarąbista. Dobra, chodźmy może teraz smoka złowić, co? No chyba czas na smoka, nie? No chyba tak, chyba czas na smoka, dobra. Dobierzemy sobie huka na wszelki, bombę raczej nie. I musimy oczywiście włączyć te radary wszystkie, tylko wyłączmy sobie radarek, wyłączmy sobie ten i idziemy. Idziemy po smoka. Panie smoku, co pan robi? Gdzie pan jest, panie smoku? Kurde, to chyba coraz daleko poszliśmy. Gdzieś tutaj on jest chyba w tych okolicach. No, panie smok, no musimy cię złowić, no chodź. Podejdź. O, tu jest, dobra. Stajemy gdzieś, o, mniej więcej w tym miejscu. O, ja poczekamy sobie w tym miejscu. No, powinien dotknąć tego miejsca. O, dobra, mamy go. No, mamy smoka. Starker nie będzie jadł baita, no bo on nie chce. On lubi jeść tylko wtedy, kiedy złapiemy jego ochroniarza wielkiego. W ogóle, czuję się, jakby ten smok tego Starkera sobie zjadł. To byśmy, to byłoby smutne, ale no. No, czy jest to miejsce? Tak, to jest to miejsce, dobra. Tylko smok, proszę, nie jest tego baita jeszcze. Jeszcze nie teraz. Dałby się sporo okazji. Dałby się dużo okazji, dobra? No, dobrze, nie zjadł tego jajka teraz, bo to było naprawdę źle. No, chodź za mną. Smok, nie odpuszcza jeszcze. Na chwilę nie będzie chciał, byś mógł sobie dołać, to chcesz odpuszczać, ale... A my nie odpuszczamy. My to robimy do końca. No ja jestem perfekcyjny w tym, już tyle tego smoka łapałem, że jest takie proste, że szok. Patrzcie, free smok na start odcinka, dobra, może nie aż taki start, ale free smok. No i mamy smoka. Brawo. Idziemy teraz po zrobimy kryształ się na końcu. Teraz idziemy zobaczyć, czy jest abyssal, to jest jedna sprawa. A druga sprawa, idziemy zobaczyć, czy jest ten jak, nie włączyłem tego? Co jest? Leap sonar disabled, nie no, o tak i tak. I teraz będą, dobra, teraz jest git, tak, dobra. Zobaczymy, czy jest abyssal i oczywiście soda. No ale przy okazji możemy po prostu buchnąć wszystko, co jest tutaj pod nami. No to jest ten gnój, dobra, buchnijmy go, bo on będzie denerwował na starcie. Dobra, te będą się zbierać, ciebie buchną na pewno. Jak mam okazję ciebie, o, was wszystkich buchnę. Jak mam okazję was buchnąć, to z chęcią. No i was też, dobra. I zaraz resztę buchnę. Już na starcie fajne kombo zrobiliśmy, buchnęliśmy same takie najgorsze ryby. Proszę cię, nie rób tego. Ale możesz przyjść do mnie teraz, okej? Okay? Chodź tutaj, gdzie on jest? Kiedy gdybym miał radę, to bym go widział, nie? Ale już go nie widzę, bo się zgubił. No co za bullshit, no. Dałem się, czy strzałem abyssala. Były takie dźwięki, jakby coś wielkiego pływało, ale dobra. Może nie, to nie byłaby strach. Dobra, buchnijmy ile jeszcze możemy. O, tych z chęcią buchnę, dobra, tych z chęcią buchnę. Dobra, i chyba niżej płynąć nie musimy, nie? Tu jest... Jest abyssal, mam abyssala. No, nie możemy go buchnąć, nie buchnij go, impo, nie buchnij. Dobra, tych mogę buchnąć. O, tak, idealnie. Abyssal, dobra, w sumie, dobra. Napisz abyssal, potem co dafisz. Tylko, żeby to zrobić, to potrzebuję baita średniego. A wszystko buchnąłem w średni. Ale tu mamy jakiegoś, no to git. Weźmy sobie go, weźmy na wszelki padek trochę bomb, tak z dwie może. Dwie bomby, mega huka, 50 tysięcy. I lecimy po abyssala. No, panie abyssal, czas na łowy. O, był tutaj, dobra, poczekajmy. Chyba go nie buchłem, nie? O tak, nie buchłem, bo jest go. Dobra, dobra, weź ty, odsuń się. No nie, no! Czy abyssal weźmie to teraz? No co za głupia ryba, no patrzcie, to głupia rybę. Gdzie jest ten abyssal niby? No co za głupia ryba, idź w prawo, a nie w lewo, co ty robisz? No, tu jest abyssal, niżej trochę. Ty chcesz to zjeść, może nie? Ty nie chcesz. No, płynie w jego stronę, jest dobra. Czy jest w ogóle soda fish jeszcze? Ja pitole, trzy drogie ryby są koło siebie po prostu. To jest tyle drogich ryb, szok. No chodź, abyssal, weź podpłyń. Może ty będziesz chciał ugryźć tego. Mam nadzieję, że to też da radę, że ugryziesz tego i będzie git. Nie, nagle mu się znudziło, nagle mu nie chce sobie podpływać. A ta ryba to nie wiem. No jeśli w prawo, to idzie w lewo. No gdzie jest ten wielki ten? Gdzie ta wielka ryba zombie? Nie wiem, nagle nie podpływa tutaj w ogóle. Ty przestraszyłeś czy co? To w gacie zlałeś, zobaczyłeś taką świecącą fajną lampkę i huka wielkiego, w gacie zlałeś. Ue, ty żałosny jesteś, o, tu jest, dobra, na górze, dobra. Czyli w lewo teraz jest, what? O, chodź. Czyli jednak się da, dobra, jednak się da, jest git. No niestety musimy teraz z nim walczyć, dlatego to jest trochę gorsze, ale mam nadzieję, że go nie puszczę, byłoby smutno. Mamy wielką rybę zombie. Wielka rybka zombie, mniam, mniam, mniam. Chodźcie tutaj, chodź, rybko zombie, chodź. Ja wiem, że ty bardzo chcesz. Ty lubisz na mój statek przychodzić. Ty zawsze jak się pojawiasz, ty bardzo lubisz na mój statek przychodzić. Ja to wiem. No ale nie musisz udawać. Ja wiem, ja cię dobrze znam. Lubisz być przerabiany na sashimi. Nie, no, wydaje mi się, że nikt takiej ryby nie chciałby zjeść takim wielkim okiem. To było takie, no. O, zapaliliśmy, no to git. Ja prawie go puściłem. O kurde. To się przestraszyłem przez chwilę. Nie, proszę cię, stalker, zostaw. Ja pójdę niżej, bo wydaje mi się, że może uda nam się zrobić jeszcze tego złotego, wydaje mi się, że tam się zrobić. Ja myślę, spróbował. Może ten złoty się pojawi zaraz tutaj. Nie powiem, że byłby naprawdę spoko. No i w tych okolicach powinien być. No co te ryby, no. Hej, spadaj, idź stąd. No co ty chcesz? Czyli za mną, nie odpuścił, dobra. I co, jest to za złota, może tutaj idzie
gdzieś tu w okolicach. To złoto jest sporo warte, dobra, 500 tysięcy, bo trochę więcej kosztuje. Co ja bym sobie wziął, bo czemu nie? Dobra, no, nie ma jej, to nie ma. Weźmy rakietę trochę bomb. I czas na Sodafisha chyba, nie? Co ja czy to salkę za mną popłynie? Pewnie popłynie, mam nadzieję, że nie buchnie mi bomby. A nie buch, no to dobrze. Nie zdążył, o. Bo chciał, ale nie zdążył. Chyba. Ciebie sobie chęcią buchnę. Ty idź. I czekamy na Sodafisha. Gdzie ty jesteś, Sodafiszku? No. Te bomby już wrzucę? No ale nie tak, nie tak. Sodafish, nie rób tego. O, nie wierzę w to. On jest źle odwrócony. Jak nie lubię, kiedy ten Sodafish jest źle odwrócony, bo proszę nic się z tym zrobić nie da i trzeba po prostu czekać. I tak rzucać, aż w końcu on postanowi jednak być w lewo odwrócony. Jak jest lewo odwrócony, to jest wszystko dobrze wtedy i może normalnie tego prowadzić. Nie wiem, to jest takie słabe. Dobra, weźmy huka, no nie wiem, bombę, rakietę, rzućmy jeszcze raz. To nie był zbyt dobry rzut, ale mam nadzieję, że starczy. O, tego od razu buchnę to przy okazji. Buchnie się jedna bomba, niech na razie zostanie. Dobra, gdzie jest ten Sodafish? Gdzieś powinien być tutaj. O, jest, dobra. On jest dobrze odwrócony, tylko... O, dobra, chodź Sodafish, chodź, chodź. No, no, zobacz, Bejta, co ty, przecież jestem ko ciebie. Chodź, chodź, do góry, do góry jest safe. Do góry wszystko buchnięte, jest dobrze. Dobra, mamy Sodafisha raczej. Chodź do Sodafish. Opuść tą kolę swoją i chodź, chodź za mną. Chodź za swoją kolą, Sodafishku. O, i mamy Sodafisha. I dziękuję, dziękuję, do widzenia. I się nos robi, no nie, czemu się nos robi? Mamy 6 milionów już. Już mamy to, co potrzebujemy. No, wezmiesz sobie tego stalkera. No, bo to egzotik zawsze jakiś, nie? I możemy w sumie wziąć skądś już baita jakiegoś. No, ale no kurde, no musiał się zrobić ta noc. Musiała się zrobić. Co to tam pływało? Widziałem coś dużego tam. W miarę dużego. No, tego Mantisa bym w sumie jeszcze złowił. A pójdę po tego Mantisa jeszcze. No, bo on tani nie jest, może go zebrać. Możemy niby Crystalfisha zebrać, a nie wiem, czy potrzebujemy tego Crystalfisha zbierać. No, ale możemy. Dobra, zróbmy na razie tego. Zaraz się wrócimy, zobaczymy, czy Zosi będzie, dobra. Weźmy sobie dwie bomby, tak na wszelki. No, ale gdzie jest Mantis? Wielkie zielone oczka. Gdzie jesteś, kumplu? Przecież to jest całkowicie ciemno, to nie wiem, gdzie jestem dokładnie. O, tu jest, dobra. Buchnijmy sobie to. Ja go buchłem. Chyba go buchłem, nie? No nie, no nie może go buchłem. Daleko byłem z tymi bombami. Ty, co ty gadasz, że go buchłem? Niemożliwe. On trochę odpłynął sobie po prostu głupio. No nie, nie ma żadnych w ogóle tych mantisów już. A dwa były, tylko że jeden tylko teraz pływa jakoś, nie wiem. Drugi chyba uciekł. No, to trudno, no nie, to nie ma mantisów. No on, złapiemy inne jakieś droższe ryby. O, jest jeden, dobra, chodź. Złapiemy jednego. Nie wiem, co się zgił. Szczerze to miałem plan złapać tylko jeden, nie chciałem drugiego łapać. Więc spoko. Wyszło dobrze, tak jak miało być, więc jest dobrze. No wróćmy się całkowicie do tyłu, bo ja chcę po prostu skipnąć tą noc. Bo mnie denerwuje, że jest tak ciemno. 250 tysięcy, o, dużo. Ale mam dużo drugich ryb na pokładzie, mam 6 minut 200 tysięcy. No ładnie, to widzimy się przy początku. O, właśnie widziałem pana Noctisa. A takiego Noctisa nie powiem, żebym sobie na bejcika wziął. Ja mam takiego Noctisa sobie wziął, dlatego chodź tutaj mój Starfish. Ja mam pana Noctisa z chęcią sobie wziął. Bo pan Noctis to jest. Oj, to ten Noctis, gdzie on ten Noctis poleciał? Daj Noctis tutaj do mnie. Ja mam Noctisa sobie złapał, na pewno bym sobie go złapał. Ale jest naprawdę spoko rybko do złapania. No chodźmy sobie go złapać. Zawsze takie darmowe 250 tysięcy. Tylko gdzie ten Noctis jest? O, płynie. No kurde, nie zobacz mojego baita, no halo. Gdzie ty będziesz płynął? Tak do Rafy Kolorowej pewnie i potem wrócisz, nie? Bo i czekaj, czy to dwa Noctis, czy tylko jeden? Teraz jest tylko jeden. O, poczekajmy na niego. O, płynie! Płynie nasza zdobycz, która omija mojego baita i dalej. On się chyba boi. No, on się boi na pewno. Ale on już tam sika w gacie. On pamięta, że za każdym go łapałem. On to pamięta. On to wie, dobra, poczekajmy go może gdzieś tutaj na niego. Tylko w okolicach wydaje mi się, że będzie wracał. Tylko ten Tiger Shark coś taki. No nie, no właśnie w tym miejscu chciałem poczekać, ale ten Tiger Shark pływał tutaj i mnie odstraszał tego miejsca. Oni współpracują ze sobą, no i jedne. A i Jossiego nie widziałem, jak coś jak przejeżdżałem przez Rafę Korowo. Nie widziałem Jossiego w ogóle. To słabo, strasznie. Jednak będzie trzeba nowego save'a założyć, bo ten Jossi się chyba raczej nie pojawi coś więcej. No poczekam jeszcze raz na tego Noctisa. Tak ostatni. O, może się uda? No, co on tak gdzieś nie pływa, naprawdę. Zawsze taki chętny jesteś człowieku do łapania, a teraz tak w ogóle nie chcesz. No powinien zaraz powinien tu być. Problem jest taki, że to jest rekin i wszystko. Bo Noctis, chodź. Złap to. Nie, dziękuję. Mam Noctisa. Noctis statek, 250 tysięcy za darmo. To ja rozumiem. Dobra, przeczekajmy sobie tą noc, bo ta noc nic pożytecznego nie robi. Skipniemy sobie. Wait. I w sumie mam takie po... Impo, tak się nie klika. Zapamiętaj, nie klikasz tego przycisku. No nie, no kurde, chciałem zabrać jakieś fajne kombo, miałem tyle ryb z drogi. Sprzedałem wszystko, no kurde. No nie mogę, no nie mogę, nie mogę, nie mogę. Dobra, to w zamian za to, że to zrobiłem, idę po tego mała gnoja jednego. Co za bullshit, no? Co ty chcesz ode mnie w ogóle bombacie? Idź ty spadaj, ty też, wszyscy spadajcie stąd. Przeszkadzacie, tylko dobra, chodź. Ja nie wziąłem huka pewnie, tak? No oczywiście, że nie wziąłem huka, no super, fajnie. Trzeba buchnąć te ryby wszystkie, ja chcę tego mała zapać. Zamiast tego mała psować, wiem, że to już bez sensu jest, mamy 102 miliony w ogóle, czyli zrobiliśmy nasz cel. Czyli jedyne co zostało teraz, to jest zajrzenie Jossiego. A mamy 102 miliony, przebiliśmy 100 milionów, jest git. Udało nam się, więc jest fajnie. Wybuchnijmy wszystkie takie średnie ryby i powinno być git, dobra. Bo jako, że mam huka, to możemy złapać mała. Weźmy sobie to, a nie mało. Jak pan się nie ruszy, to będzie miło, ale się ruszył, no dobra. Tylko może nie płyn...
na sam tu dosłownie. Tylko nie, 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 ja wiem, że to, ja wiem, że ty chcesz się zaczepić. Ja wiem. Ja cię znam, rybo, dobrze cię znam. Wiem, że ty lubisz się zaczepiać. Ty bardzo lubisz się. Ale ty chyba taka coś ostatnio właśnie. What the fuck is this? What? Co się dzieje? Ale shit. What? Chyba na co nie zapiemy go? On na jakichś dragach jest chyba, co jest? On tak zapyła i tak, a jak chcesz to mieć, a potem... Nie, nie, jednak nie, jednak sejdę, jednak mnie nie ciągniesz, spadaj. Tak było, dobra. Ale mamy 102 miliony, mamy katarak na fulla. Czyli Smile jest na fulla, Medium na fulla, Rush na fulla, Hrysz na fulla, 100 milionów mamy. Questy może wszystkie nie są do końca zrobione, bo osiągnięcie jest na 100 questów. Ja 100 questów zrobionych nie mam, ale tak jakby, tak czy siak mamy wszystkie questy zrobione, mam wszystkie ryby zobane. Wszystko mam odblokowane, to będziecie sobie sprawdzić. Wszystko pięknie, ładnie odblokowane. To był lepszy na tym, na wędce, to raczej mam też wszystko. Jakie można, mogę jakieś puste miejsce znaleźć. O, to są wszystkie ulepszenia w grze, jakie są. Chyba, że jakieś tajemnicze, którego nie znam, ale raczej wątpię. No i zostaje nam tylko ta Jonesy, która się pojawi, więc pewnie na jakimś live, niedługo pewnie jakiś live będzie, zakładam. Może nawet dzisiaj go zrobię. Zobaczmy. Może być live, zobaczymy. Ale mam ochotę na live'a, w sumie bym sobie go zrobił. I byliśmy pewnie, nowy save założyli sobie i ten, i po prostu wyfarbili wszystko, żeby dojść tak jakby do momentu z Jonesy. I potem bym nagrał odcinek z tego. I to był ostatni odcinek, skoro wyszliśmy, dopóki update'a nie będzie. A teraz dziękuję wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Mam nadzieję, że miło właśnie oglądało serię u mnie z Cat Ghost Fishing. I co? Czekam na następnego update'a. Mam nadzieję, że będzie niedługo. Bye bye!